Marszałek Sejmu nic tak szybko nie robi, jak odmówił dobre bronienia dobrego imienia Polski. Nawet tak szybko po boisku za piłką nie biega, czego zresztą byłem kilka razy świadkiem, bo to jest żart, ale gorzki żart, dlatego że raport MAK-u i tytuły światowych gazet, także portali informacyjnych czy telewizji informacyjnych na całym świecie, od Al Jazeera przez CNN, po Guardian i inne wielkie tytuły, niestety hańbi Polskę, mówiąc, że to wina polskich pilotów, pijanego generała Głasika i żadnych zaniechań ze strony rosyjskiej. My musimy zaprotestować, taki obraz nie może zostać. Posiedzenie Sejmu, odrzucenie raportu MAK-u, informacja premiera było do tego idealną sposobnością, bo stanowisko polskiego Sejmu to de facto stanowisko Polski. Marszałek odmówił, może w przyszłym tygodniu zmieni zdanie, bo tego wymaga polska racja stanu, by bronić polskiego imienia za granicą i by bronić prawdy o sprawie smoleńskiej, bo świat nie stoi w miejscu, świat pędzi dalej i jeśli zostanie taki obraz, jak przedstawił MAK, to prawdę o Smoleńsku będziemy dochodzić przez wiele, wiele lat, tak jak dochodziliśmy prawdy o Katyniu, czy dochodzimy prawdy o zamachu na generała Sikorskiego. Pan poseł Macierewicz na niedawnej konferencji powiedział, że ten sam fakt tego, że teraz media upuklają te promile u pana generała Błasika, jest kolejnym fałszem, który pokrywa fałsz poprzedni. No tak, to jest zasłona dymna, bo przypomnę, że z oficjalnych komunikatów pani minister Kopacz wiemy, że ciało generała Błasika znaleziono 11 dni po katastrofie, zidentyfikowano 11 dni po katastrofie. Według ekspertów, którą powołała także Gazeta Wyborcza czy Rzeczpospolita, to może już 24 dni po stwierdzeniu zgonu, po zgonie, nie można ustalić takich danych jak obecność alkoholu we krwi, więc jest to ewidentna nieprawda i wydaje nam się, że hańbienie polskiego generała, szefa pilotów, pierwszego pilota w ten sposób i brak reakcji ze strony polskiego Sejmu jest niedopuszczalny. Dziękuję serdecznie.